Okej, dobra, siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Kongo. Cześć. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Blockade 3D i dzisiaj będzie to odcinek, można powiedzieć, taki specjalny, ponieważ na wasze takie zażalenia normalnie odpowiemy sobie, na wasze takie skargi i na wasze prośby, żeby zagrać odcinek z girem takim darmowym, żeby pokazać, że z girem darmowym także można zagrać. Jedyną rzeczą, którą mam teraz dodatkową, jest hełm, tylko z tego względu, że nie wiem, jak go zdjąć tak, żeby go nie mieć w trakcie gry, bo jak na equipment wchodzę i tam klikam, że on się nie wyświetla niby na mojej postaci, to i tak ten hełm w dalszym ciągu chyba jest, tak mi się wydaje. Zbugowane mi się wydaje. Chociaż nie jestem do końca pewien. Okej, dobra, kontynuujemy rozgrywkę. Niestety musieliśmy zmienić serwer, co równa się też zmianie mapy. I kontynuując myśl, o tutaj już od jakiegoś cheatera ktoś kogoś wyzywa. Kontynuując myśl, no nie jestem kompletnie w formie, tak jak mówiłem, no gram teraz tylko okolicznościowo, więc to jest kompletnie też co innego, jak są te odcinki, kiedy tam z ekipą oraliśmy po prostu równo wszystkich. Także to jest też ta zmienna rzecz, ale naprawdę da radę zabijać, jeżeli się gra na darmowym girze. Wiadomo, no tak jak jeszcze tutaj mówiłem, no Kongo gra na darmowym girze, część opcji... Mam oczywiście hełm, nie? Bo on jest mega tani. No właśnie, i hełm. To jest jedyna rzecz, która tak naprawdę dużo zmienia, a jest mega też tania, którą można kupić za kilka już sprzedanych kart po prostu na Steamie. Dokładnie. Ja tak właśnie kupiłem ten hełm, nie? No, więc nie powinno to być wielkim problemem. No chciałem zrobić wam taki teścik i odcinek całkowicie na darmowych przedmiotach, tylko tak jak wspominałem, no kompletnie nie wiedziałem, jak pozbyć się tego hełmu, także muszę już w tym hełmie grać. Mam jeszcze skina, ale on chyba już dużo nie zmienia, nawet bardziej mnie chyba widać tutaj niż przeciwników, więc on to chyba ten efekt kamuflażu nie jest aż tak też powalający, tak, żeby miał jakiekolwiek tutaj zmiany wprowadzić w rozgrywce. I tak jak mówiłem, no są bronie oczywiście, z których się łatwiej zabija troszeczkę, bo mają większy magazynek, mają troszeczkę silniejsze te obrażenia, ale z podstawowym pakietem także można zagrać. Na przykład właśnie grając z tym RPK, wcześniej grając z AK-ą, wcześniej grając nawet kurczę z tym samym pistolecikiem, który jest mega mocny, no można bez problemu kręcić jakieś wyniki i coś zagrać. O, widzicie, on sobie biega z AK, Kongo teraz ma ten hełmik tylko na podstawowym skinie właśnie i jakoś idzie to zagrać. Także pisanie o tych broniach to jest takie troszeczkę głupie, jeżeli chodzi o to, że jakieś tam statystyki później czy coś, bo naprawdę, no z RPK można robić podobne rzeczy, tylko RPK to jest bardzo dobra broń. Trafić. No tak, no RPK to jest bardzo dobre. Tutaj w tej grze się właśnie liczy skill bardzo dużo, nie to jakoś się ma broń, jakoś się ma kwipunek, ale też skill. Bo to, że jak ja na przykład, ja to tak na przykład biorę, ja kupię hełm i ja się klepię najczęściej, ja przynajmniej próbuję, czy próbowałem się klepać z ludźmi, którzy też mieli tam wyższy poziom, bo też wiadomo, że na odcinku trochę człowiek się bardziej skupia też na jakiejś tam narracji, na mówieniu, żeby to miało jakiś też sens, niż na takim skillowym strzelaniu cały czas. Także najlepiej to widziały osoby, które uczęszczały po prostu na live'y przez 2-3 miesiące, kiedy graliśmy w tego Blockade'a w sumie codziennie prawie, czy tam co 2 dni. To było właśnie widać, jak można było tutaj się pociąć, a jak sam zawsze challenge'owałem się po prostu z tymi lepszymi graczami i to nie był żaden problem zabijać ludzi, którzy mieli właśnie hełmy, ludzi w kamizelkach czy w innych takich rzeczach. Bo to naprawdę nie robiło dużej już różnicy. Jeżeli i tak ktoś ma hełm, to jest właśnie tylko ten hełm różnicą. Jak macie M700, to zabijecie nawet w ciało, więc hełm już też nie robi różnicy, jeżeli kupicie sobie broń. I to jest właśnie ta mocna broń. Ale M700 też ma swoje minusy i nie zawsze można z niej dobrze korzystać. Szczególnie to jest widoczne przy tym, jak weszły te bronie M700 właśnie Pussy, co ja nazywam te Lady, bronie no, różowe. Różowe M700. Różowe MG42, które już były w ogóle przesadzone w porównaniu do tego, że tamte bronie były już mocne, chociaż MG42 nie jest aż takie właśnie zmieniające kurczę oblicze całej tej gry, jak po zbufowaniu i dodaniu 100 ammo tam do magazynka, to już się stało dużo, dużo za dobre. To no, te różowe bronie są dużo mocniejsze, owszem, aczkolwiek jeżeli ktoś jest słabym graczem, ma pełny gear, różowe bronie, kurcze, te wszystkie armory właśnie, hełm, jeszcze ten dyniowy hełm, on jest naprawdę dobry i jego nawet nie mam też,
to te osoby i tak ginęły w takim bezpośrednim starciu, kiedy myśmy się strzelali, bo to już była różnica właśnie w tym skillu. Oczywiście, no są to ułatwiacze, czyli taki przeciętny gracz, no teoretycznie będzie miał trudniej, jeżeli chodzi o zabicie, ale przeciętny gracz, który, jeżeli chodzi o ekwipunek, przeciętny gracz, który jednak potrafi już grać, tak, nie powinien mieć jakichś mega problemów. Będzie trudniej, oczywiście, ale to nie są problemy, z którymi po prostu gracz zdeterminowany i dobry, no miałby, nie wiem, problem. No problem, który nie byłby problemem wtedy. Więc no tutaj takie jak dla mnie zgubie gadanie z tym. No myśmy grali nawet tutaj, grał z nami Fainter, tam przecież Fainter chyba ma 50 któryś poziom. To też dało radę się strzelać. To nie było tak, że kurczę, nie, od razu się nie da strzelać. Mając zresztą podstawowy ekwipunek, granaty, wyrzutnie, jakieś tam rakiet czy coś, także można dużo zdziałać. A ty, Kongo, co tam robisz w tym momencie? No sobie właśnie padam, bo ludzie są trochę dobrzy. Okej, ja się skupiłem właśnie ogólnie na... to ja mam tak samo dokładnie, że z tymi broni... Ja praktycznie cały czas gram na polach podstawowych, no nie mam żadnych innych, a potrafię często być na samej górze w tabeli, w drużynach, tak, gdzie są całe serwery zapewne. No ale ja już to też tłumaczyłem właśnie ludziom w komentarzach, ludzie tam oczywiście wiedzą swoje, że ja grałem kiedyś przecież na podstawowych broniach, czy po prostu na live'ach nawet grałem z RPK, z AK-czem, nawet z M14, czystym shotgunikiem podstawowym, to i tak wykręcałem takie wyniki, że to głowa mała, bo po prostu dobrze w tę grę grałem. No mówię, no w tym momencie to nie będzie najlepsza gra na świecie na pewno, szczególnie po takiej przerwie, jeżeli chodzi o blockade'a, no ale w dalszym ciągu nie czuję jakiejś tam presji, wiem, że to jest tylko brak mojego skilla, a nie to, że koleś ma hełm, no bo jeżeli koleś ma hełm, to jest te 2-3 strzały więcej, jeżeli ja dobrze zagram, jeżeli dobrze się wceluję w główkę, to koleś i tak padnie, więc to aż takiej różnicy, mówię, no dla mnie nie ma. To jest najczęściej, bo to jest wymówka. Jak dla mnie to nazywanie tej gry pay to winem, to jest po prostu wymówka. No tak samo równie dobrze mogę mówić, że kolesie z Brazylii to jest pay to win, bo kurde mają taki ping, że jak ja typa zabijam, a on już nie żyje, to ja nagle dostaję jeszcze obrażenia, które on gdzieś tam mi wpakował. Więc to tak samo mogę sobie powiedzieć. No ale no mówię, no jeżeli potraficie grać, jeżeli odnajdujecie się w tej grze, to nie powinno wam to sprawiać aż takich problemów. I tak cały czas zakładam, mówię o tym, że hełm można bardzo łatwo zdobyć, bo już tutaj nie wspomnę o tych broniach właśnie za 5 euro. Broni akurat właśnie, no ja sobie tak myślałem, czy sobie kupić właśnie tą broń, czy hełm, ale no jak zobaczyłem cenę tych broni, no to tak. Zresztą tak jak wspominałem, jak już wytestowałem, no ja w tej chwili nie wiem, czy mam 1/4 uzbrojenia z tej gry, nawet nie mam, raczej wątpię, żebym tyle miał. Bo ktoś mi zarzucił, że ja mam ponad połowę broni, jak nie wszystkie no. Stąd kupione, nie? I dlatego sobie statystyki nabijam. No niestety, mam 1/4, ale tak naprawdę większość tych broni przy takim darmowym RPK, no blednie po prostu. Azwal czy coś. Te bronie są ciekawe, po prostu one są takim dodatkiem raczej niż czymś, co stanowi tutaj o sile tej gry. Oczywiście jest właśnie ten mocny Krajtak, jest mocne M700, bardzo mocne M700, ale z tym, żeby z tego dobrze zabijać, to trzeba dobrze grać. To nie jest tak, że jesteście słabym graczem i będziecie wszystko niszczyć. Będziecie mieli to ułatwione, chociaż M700 to ja nawet nie wiem, czy będziecie mieli, grając M700, czy będziecie mieli ułatwione to. To akurat nie bym jeszcze mógł wątpić. Bo z M700 się aż tak łatwo nie gra, bo jednak trzeba dosyć dobrze trafiać, żeby zabijać. Niby jeden strzał w ciało, żeby zabić, no ale i tak trzeba trafić. To trzeba mieć skilla, dokładnie. Bo nawet ja miałem czasem tam problemy. Ale na przykład takie pussy MG42 pussy. To jest dla noobów przesadzona broń, z której łatwo jest zabić, ponieważ ma tyle amunicji. Taką szybkostrzelność wielką. I obrażenia jeszcze w miarę, że to jest broń dla noobów, można powiedzieć, ale to jest tak jak mówiłem, no taki żart stworzony przez twórców, żeby zobaczyć, ile osób kurde kupi przesadzoną broń. No dla mnie ta broń głównie jest tą przesadzoną, no bo M700 Lady to jest wzmocniona, ale to i tak, no nie wiem, no jak dla mnie M700 no nie potrzebuje wzmocnienia, żeby po prostu dobra osoba z tego dobrze strzelała i dobrze zabijała, także
Także to by było tyle. No, tak jak macie, Kraj tak jest jeszcze bardzo dobrą tylko bronią, dlatego że ma, no, między innymi, bo ma ten celownik, dodaje mu na pewno plusa. No, to było dużo amunicji. I amunicja, dokładnie. Bo tutaj większość broni ma, jeżeli chodzi o obrażenia, to tego nie widzicie, kiedy strzelacie serię w głowę po prostu. Bo to jest, czy wystrzelicie 3 czy 5 razy w głowę przeciwnikowi, to aż takiej dużej różnicy nie robi. No ale chodzi o tę szybkostrzelność, no i ilość amunicji po prostu w jednym magazynku, która przypada na jeden magazynek w tym momencie. I to jest ta główna różnica, jeżeli chodzi o tę grę. No i z kuszą na przykład można pograć. To też jest niby słaba broń, ale można sobie z nią pograć śmiesznie. No tak jak ja mówiłem, ja kupuję te bronie nie dlatego, że o, jestem słaby i chcę sobie wyniki podbić. Ja kupuję te bronie, żeby je przetestować, żeby wam je pokazać. No przecież widzicie, ja nie gram dla własnej przyjemności czy coś większością z tych broni. Najwięcej grałem z tych kupionych broni, tak na dobrą sprawę, Krajtakiem, ale to dlatego, że właśnie wtedy... Krajtak to był taki, żeby już na hardo polecieć, jak już byli naprawdę mocni przeciwnicy, z którymi się tam gdzieś challenge'owałem, powiedzmy. No a tak, to M700. Po prostu bardzo, bardzo mi przypomina M700 taką AWP w CS-ie, czy po prostu Barrettę, tak? Barrettę czy Barretta? Bo jedno to jest pistolet, a drugi to jest snajperka. Taką z Soldat, z gry o nazwie Soldat. A nie kojarzę. Bo nie to chodzi o to, że to masz taką broń, która na strzała zabija, ale żeby z niej zabijać na strzała, to trzeba trafić po prostu, nie? Że to jest broń mocna, no ale to trzeba też jakiegoś mieć skilla. No tak samo w CS-ie przecież macie bronie silniejsze i bronie słabsze troszeczkę. Więc każda broń ma swoje plusy i każda broń ma tam jakieś swoje, powiedzmy, minusy. Chociaż naprawdę w MG42 plusy jest trudno znaleźć. Tam chyba nie ma żadnego minusa, to jest... To jest taka ultimate najłatwiejsza broń po prostu. To jest naprawdę, to już to dla maksymalnych nubów to jest, nie? No i dlatego tego nie kupię, chyba że naprawdę już mnie będziecie cisnąć, na przykład, nie wiem, za pół roku stwierdzę, okej, okay, kupię tę broń, żeby przetestować. Ja właśnie kupuję tutaj tylko i wyłącznie, mówię, tę broń, żeby przetestować. Tak samo była tutaj broń, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa. Zaraz wam pokażę, kogoś z pepeszą biega. No przecież pepesza tutaj nie jest jakąś super bronią, ale dla fanu można pobiegać. Broń na przykład o nazwie DPM. To nie jest jakaś super świetna broń, ale jak ktoś się przyzwyczai do celownika, bo do tego najczęściej trzeba się przyzwyczaić, do celownika czy do tego, do szybkostrzelności danej broni, to też z niej można pokarać, a tak jak mówiłem, super mega bronią nie jest, jest do kupienia owszem, ale kurczę nie jest jakaś mega, także oczywiście możecie pisać swoje takie dywagacje na ten temat w komentarzach pod filmem. Oczywiście, jeżeli ten taki troszeczkę przegadany odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać także w komentarzach pod tym filmem lub możecie się zarejestrować z linków referencyjnych, które są w opisie pod filmem, bo o tym chyba nie przypomniałem na początku, jak to mam w zwyczaju robić. No i jak widać póki co, no nie idzie mi jakoś super dobrze, bo mam 28-15, no zazwyczaj grając... A co mi, co ja mam powiedzieć? 13-13, no, ale nie, bo mówię, ja też nie grałem tyle samo ile ty, nie, bo ja grałem, ostatnio to ja grałem z tobą na live'ie. Mhm, dokładnie. No mówię, kto zna sytuację, ten wie o co chodzi. W tym momencie z M700 można byłoby już tłuc. To jest też plus, no ale to jest snajperka, tak jak już wielokrotnie wspominałem. W ogóle tu jest cały czas koleś po lewej stronie, który mnie zabija w tym dyniowym hełmie. I trzeba byłoby go zdjąć. No ja na przykład nie widziałbym, tak jak już wspominałem, ja bym nie widział kompletnie różnicy w kupowaniu M700 Lady, która tam ma zwiększony chyba magazynek czy coś. Co niby zwiększa ci siłę ognia, tak całkowicie, ale no ja bym tej różnicy nie czuł. Szybko strzela ta snajperka, ta pussy. No jeżeli ktoś bez przybliżenia strzela, to szybko, no wiesz, no tak samo jak za WP byś strzelał, wiesz? To jest to samo, można no-scope'em walić po prostu. Ale twoja celność no spada wtedy, nie? Możesz szybciej strzelać dzięki temu. Ja nie grałem snajperką jeszcze, bo tam ja słyszałem w ogóle 12 level to jest SWD, coś takiego, nie? Nie pamiętam, chyba na 10 nie było SWD już? Nie pamiętam. Na 10 mi się wydaje, że było SWD, później właśnie było na 15 czy na 14, czy na jakimś takim levelu był właśnie RPK, z którym tutaj biegam. RPK, 40 ammo w magazynku, 280 ogólnie. I to jest naprawdę już maszynka, którą można po prostu ładnie zabijać. Więc to nie jest naprawdę problem, jeżeli o to chodzi. Dobra, problem tutaj polega na tym całym skillu, więc
żeby jakiś tam mieć. Okej, 34 level strzelał mi w plecy. Ostatnio się też namnożyło tych levelów i to jest fajne. No właśnie się akurat, tak zastanawiałem, przez 2 miesiące tam nie grałem, to były maksymalnie 20 level, a teraz jak patrzę, to kurczę, dużo osób ma te 30, 20. Nie, no nie były maksymalnie, tylko takie, jakie widziałeś najczęściej. No tak, właśnie mówię, nie, właśnie źle powiedziałem, tak jak zobaczyłem, patrzyłem, to wszyscy mieli takie niskie level, nie, a teraz jak nagle... Nagle wchodzisz na serwer, a tu 34, 40. Level, no 40. Ale mówię, no to już jest topka 40 level akurat, nie? No. Więc to wiesz, zawsze tam gdzieś mogło moździerz być. Moździerz jest w tej grze, super. Co jest w tej grze? Moździerz, takie... No tak, jest moździerz, ale z nim nie chodzę, żeby tu było, że mam podstawowe. Masz? Nawet nie wiedziałem. No moździerz tak, gdzieś tam się dropił w paczkach. O, 39 level właśnie na długiej dróżce. Dlatego chciałem zagrać na tamtym serwerze, bo tamten serwer byłby lepszy, żeby pokazać właśnie ogólnie, jak się gra na taki średni dystans bardziej. Bo tutaj wiadomo, no przecież będzie mapa na daleki, na duży dystans, to wiadomo, że ze snajperki no szybciej się po prostu kolesia zdejmie, który z daleka biegnie, no bo to jest akurat nie, żeby było jak najbardziej obiektywnie taką mapę, gdzie są trzy dystanse bez problemu do pokazania, gdzie można trzy dystanse różne pokazać z broni. A tutaj jak macie, o, dwie główne ścieżki, macie takie długie, to wiadomo, że jak się ktoś ze snajperką ustawi i to nawet nie muszą być te mega M700, tylko jakieś inne nawet, to można z nich pociąć, nawet ze SWD, kurczę, można by było pewnie pociąć, ale mówię, no ja jakoś za SWD nigdy nie przepadłem, więc... No jest ten tutaj... Robię jakieś te fragi. No tak, tak, no to mówię, no ja robię z RPK jakieś fragi, ale wiesz, jeżeli chodzi o takie konkretne tutaj zabijanie czy coś, z tego to na przykład tutaj ze snajperek to bardzo łatwo mogą to zabić. No i to widzicie, no wszystko też zależy, czy umiecie wykorzystywać jakieś tam aspekty mapy, że macie kawałek na daleko, o, że możecie, tak, akurat. Zmienia się mapa, że możecie zabić kolesi kampiąc gdzieś u siebie, nawet na respie, no to wszystko zależy po prostu, dobra. Od skilla. No nie skilla ten... głównie, od wiedzy, jak się wykorzystuje wiedzę na temat danej mapy na przykład, także... Okej, co to jest za mapa, bo nie wiem, czy my ją gdzie chcemy. Aha, dobra, tak, czy to jest mapa bez mózgu pod trochę. Ziemią, jeżeli to jest mapa pod ziemią, jeżeli to jest jakiś underground, to jest lipa trochę, nienawidzę tak, takich map. Tak, trochę bardzo. Tak, to jest pod ziemią. To, no i to jest pod ziemią, także zaraz może do was wrócimy. Okej, dobra, jesteśmy z powrotem, zmieniliśmy serwer z rosyjskiego na europejski. Jest tu trochę mniej graczy, ale jest przynajmniej jakaś tam mapka w miarę. Nie lubię map podziemnych. Tam trzeba na tryhard, tam żeby dobre statystyki, czy po prostu żeby się postrzelać, trzeba lecieć na tryharda, a nie po to nie da to się odcinki. Tak rushować jakby, bo tam wszystko jest zawalone, tam nie ma miejsca. Tam nie ma się postrzelać, bo tam kampisz większą część meczu. I też wiadomo, że przy kampieniu, no to jak koleś się ustawi z karabinem, który ma tam większą skuteczność. No pussy na przykład. No dokładnie, z jak tymi pussy. Jak się ustawi za ścianą ci i zacznie wywali hulauto. To wiadomo, że będzie dłużej strzelał mając 150 ammo i na przykład mocniejsze te strzały. No trzeba wykorzystywać, po prostu trzeba mądrze grać. Jeżeli mamy te słabsze bronie już załóżmy, ale to tych mocnych broni naprawdę jest mało. Nie wiem, czy jest więcej niż 5 takich mocnych broni. Ja bym powiedział, że jest ten Krajtek, M700, ta MG42, ale pussy dopiero, że jest mocna, bo ta pierwsza mając 50 ammo bardzo szybko się można z tego wystrzelać, co jeżeli ktoś nie potrafi grać, to po prostu od razu padnie, jak straci ammo. Także, kurczę, no trzeba wykorzystywać. Nie wiem, może jeszcze trafię na jakieś takie dwie przesadzone bronie, ale póki co nie wiem. No bazuka, dokładnie, bazuka, kurde, to powinni bazukę dać. To strasznie, to chyba co każdy level daje się ten, daje, dostaje się jakieś tam ten, nie? Amunicję do tej bazuki. Tak. Dobra, na tej mapie może nawet mi lepiej pójdzie w tym momencie, bo się jakoś już troszeczkę rozgrzałem, można powiedzieć. Rozgrzałem coś, dawne coś, skillsy. Coś nie idzie. Może sobie nie widzę wrogów na razie w ogóle. O, koleś miał auga. Oczywiście w dalszym ciągu w komentarzach możecie pisać, jaką broń chcielibyście u mnie zobaczyć na jakimś tam kolejnym odcinku z Blockade'a. Nie wiem, może za 2 tygodnie, czy już może na nowym mieszkaniu. Także możecie właśnie pisać, ja chętnie skorzystam. Moim zamiarem jest doprowadzenie do tego, że sprawdzę wszystkie bronie w tej grze, ale będę musiał kupować każdą, więc nawet mi się nie opłaca. A tam jest jakiś tam, ogólnie to jest jakiś pakiet, no, tam, teoretycznie ten, nie, że można kupić, ale to jest za $20 i tam podobno mi jakieś ten, to wyszło, tani, niż no dokładnie, na 100% ci tani to wyjdzie. Ale, jest tam 30 minut, minus. Ale chyba. Nie wiem, czy będę tak robił, a może coś takiego zrobię, o! To dajcie znać, ludzie, może zrobimy coś takiego, jeżeli ten odcinek się gdzieś tam rozniesie bardziej i może ten odcinek wtedy zarobi, kurczę, na ten pakiet, bo jednak wydawać $20 na Steam... Jakąś grę dokładnie na free to play.
Więc tak. Możemy wtedy zrobić tak, że specjalnie na rzecz kolejnych odcinków bym wszystkie bronie pokupował i kurczę, co jakiś czas pokazywał wam właśnie odcinek z daną bronią. I może wtedy wrócił przynajmniej na znowu na więcej czasu do Blockade'a i wbił kolejne levele, kurczę. Znowu, bo to jest naprawdę teraz fajna gra. Który level? A, 23, ja cię nie. No, ale to wolno idzie. Szczerze powiedziawszy, trzeba byłoby chyba sobie kupić. Trzeba byłoby sobie, to jest, grindować trzeba, wiadomo, no tak jak w WoCie grindujesz po 10 tysiącach meczy, kurczę, musisz, wiesz, zagrać ileś tam, żeby z dziewiątki na dziesiątkę wbić kolejny tier. O jeny, ja z piątki na szóstkę nie mogę wbić. No to wbić, tutaj, tak, jeżeli to macie wiemy, to kupione to konto premium, które daje też możliwość tworzenia serwerów, co jest fajne, to już to na pewno idzie wiele, wiele szybciej, także... To też daje jakieś dodatkowe punkty, te? No, dodaje ci więcej expa po prostu, nie? A, to więcej fajnie. Expa. Naprawdę szybko z tym kontem premium. A miałem to, dwa razy to premium jest kupione. Po ile? Tam po... To jest chyba na 7 dni, nie wiem, za 2 euro może, czy coś takiego, chyba, tak. Z tego co pamiętam. Oczywiście można to sobie zobaczyć tam w menu. To nie jest raczej problem. No, ale no to na pewno szybciej się jest. No i można byłoby wtedy, no bo na pewno chcę wrócić z live'ami, więc wtedy Blockade'a znowu można po prostu uruchomić, bo on naprawdę był świetną grą live'ową, żeby właśnie z wami sobie tam potykać. No, świetną grą właśnie, żeby z widzami. Free to play dla każdego, to to jeszcze taka grafika to nikomu nie legła. No i teraz mogę pokazać przynajmniej, że kurde każdy może zagrać, nie? No patrzcie, no biegam sobie, no teraz mówię, ja nie jestem pewien, czy ja mam hełm w tym momencie. Bo nie widzę tutaj znacznika, kurczę, jakiegoś, że miał masz hełm. Znaczka pod hełm, ten? Pod swoim tym? Pod czym? Pod koło znaczy się HP. Aha, możliwe, że jest, okej, okay, dobra. Tak samo z tym, w takim razie tak samo jest z tym armorem chyba. Masz hełm, bo który, widzę. Tylko, że, ale armor też, a armor chyba kompletnie nic nie daje w tej grze. Ja nie wiem kompletnie... Ja nie wiem, daje chyba. Ja nie wiem kompletnie do czego jest ten armor, czy ktoś mógłby wyjaśnić, bo ja i tak padam na jednego strzała z M700 w ciało, więc kompletnie nie mam pojęcia, czy armor cokolwiek takiego realnego dodaje do gry, czy tylko wygląd, czy tylko udają. Aczkolwiek no gram teraz na tym ulepszeniu, także to też nie może być takie pełne free to play. Ale mówię, nawet jeżeli jeszcze dodać armor do hełmu, 2 euro można szybko zrobić, niecałe 2 euro można dosyć szybko zrobić właśnie nawet z jakiejś sprzedaży kart. No tak, mówię, tak. Ja właśnie tak ten hełm sobie, nie? Ten lepszy oczywiście sobie po sprzedaży kart z CS-a i innych gier. Bo tak teraz dopiero zauważyłem, że tę kamizelkę jeszcze mam. Ale tego no naprawdę nie wiem jak to zdjąć. Ja wam to mogę jeszcze pokazać po tej giereczce, że to mi się też tak buguje. A tego w ogóle, tej kamizelki, ja nigdy nie wiedziałem czy ja tę kamizelkę mam, bo jej nawet nie widać, że ją zakładasz tak jakby, nie? To jest ta kamizelka, której nie widać, czy ją zakładasz. Tam hełm jeszcze było widać, ale kamizelki nie, więc o to nie mogę się niestety wypowiedzieć, bo nie mam pojęcia kompletnie, mówię. Jeżeli ktoś się zna, to bardzo chętnie tutaj posłucham. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma tam odmienne zdanie, to do uczciwej takiej dyskusji fajnej, no, popartej jakimiś argumentami, to oczywiście mogę się dołączyć. Ale mówię, no najgorsze argumenty to jest to, że po prostu ty nie potrafisz kogoś zabić, kto ma hełm, czy tam jakąś broń, to znaczy, że jest przesadzona. No tak może każdy mówić o wszystkim na dobrą sprawę. Mogę powiedzieć, że jesteś cheaterem, bo cię nie mogę zabić. Chociaż, że nie musisz nim być. No to wiecie, no to o to chodzi. Dobra, pyk w kolesia, okej. Okay. No i wyrzutnia rakiet to jest w ogóle... Wyrzutnia rakiet to jest, jak widzicie kolesia, jak już macie takiego rage'a, widzicie kolesia, który idzie w hełmie, w kamizelce powiedzmy, na skinie jakimś, to wtedy możecie po prostu strzelić do niego z wyrzutni rakiet i koleś tak padnie. Złoży się niczym, kurczę, jajka w Biedronce. Okej. Okay. Dobra. Kongo, jak tam ci idzie? No, trochę słabo na tej mapie, bo coś nie widzę, nie widziałem wrogów, jak mnie w ogóle zabijają. No bo tylko do żółtych można chodzić tak naprawdę, bo żółtych jest więcej. Niestety mało graczy, więc my sobie chyba w tym momencie zakończymy. Jak widać, no myślę, że pokazałem na to, że i tak, mówię, to też jest taka lekka wymówka, no ale to muszę zaznaczyć zawsze, że podczas nagrywania odcinka człowiek się aż tak nie skupia na grze, szczególnie gdy chce coś powiedzieć i przekazać jakąś treść słowną. Oraz no to, że 2 miesiące, kurczę, jednak nie grania ponad tak normalnie, codziennie ubywa, czy co 2 dni, to,
to jednak trudno od razu wlecieć znowu na ten sam poziom, na którym się było kiedyś, a uważam, że kiedyś dużo lepiej na pewno grałem, także oczywiście to tylko miejcie na uwadze, jeżeli będziecie tutaj jakoś to oceniać, tę grę, więc jeszcze raz myślę, że to był dobry odcinek, tak żeby przekazać wam parę treści. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, odpowiedzcie właśnie tam na moje pytania, możecie się także zarejestrować z linku referencyjnego, który jest w opisie pod filmem, także dzisiaj grał ze mną Kongo. Grałem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!